Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. Moi drodzy, wracamy w moje tereny, znaczy Radio mnie odwozi. Tak więc dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. A byliśmy też po drodze w Stanach, tak, nie powiedziałam wam. Żona spełniła moje życzenie i mnie zabrała do Stanów. Jej! Stany pod nową solą. Ale Stany, Stany. Byłeś w Stanach? Byłem. No, tak się zastanawialiśmy z Radkiem, jak się ludzie pytają, gdzie mieszkasz? W Stanach. Uuu, to fajnie. Nie wiem, czy bym chciała mieszkać w Stanach, tak naprawdę. I cały czas, gdziekolwiek nie jesteśmy w Polsce, to nam nawigacja mówi, żebyśmy jechali na drogę Wojciechowską. Wojciechowska. A to się okazało, ja cały czas mówiłam, że Wojciechowska, nie wiem dlaczego. Wojewódzka. A to jest droga wojewódzka. A cały czas turn left to Wojciechowska. Śmiesznie jest to nawigacja. Także jedziemy, moi drodzy, przez Zieloną Górę. Chyba jeszcze coś zjemy. Zajechaliśmy na chwilę do mojej bratowej i... Do mojej bratowej, do nad jezioro Sławskie. Po klucze. Jedziemy teraz, coś chyba zjemy po drodze, tak? Później jedziemy do Lubska, później Radosław jedzie mnie do lekarza na przegląd podwozia. Szelkę pod głowicą zmienić. Tak, a później wraca do siebie. No i co? No już chwila. Dzisiaj jest piątek. No, we wtorek rano wylatujemy. Kiszeczka, bardzo szybko zleciało. A w środę wieczorem do pracy. A w środę wieczorem i Radosław też. Po 5 miesiącach. No nie wiadomo jeszcze, nic mi nikt nic nie powiedział. Tak, nic jeszcze nikt nie powiedział. U Radosława już dawno wiedzą, że on może pracować po prostu na chwilę obecną, a zresztą nie będę nic mówiła. Tak. Wy wiecie, no i tak wszystko, także co ja tutaj będę mówiła, jak wy wszystko wiecie. Wszyscy wszystko wiedzą. Komentarze. Tak, w komentarzach, także nic nie będę wam tutaj opowiadała. Co? No jedziemy. Dzisiaj pogoda się troszkę, tak jak widzicie, nie zepsuła, bo jest cały czas 25 stopni, ale jest pochmurnie, a my mieliśmy cały czas słońce. Ja wam powiem, że plecy tam takie zjarane, że niewygodnie mi się siedzi, no ale no trudno, jakoś się udało je zjarać niechcący. Jedziemy zjeść, tak? Tak. A dzisiaj mam, powiem wam, szkołę, a jeszcze dzisiaj mam... Tego, termomiksa. Termomiksa. To mam jeszcze dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia, plus mam pierwszą studentkę tutaj na miejscu, moją mamę, będę ją uczyła, jak obsługiwać termomiksę. Także tak, będzie zabawnie, się zastanawiam cały czas, co zrobić, ale moja mama lubi buchty na pumpie. Także buchty na pumpie. Lumpie. Buchty na lumpie. Także myślę, że może to zrobię. Bułki na parze. Bułki na parze. Wie. Tak. Na pumpie. Tak. Pumpy na luchcie. Pumpy na luchcie. O ja pierdzielę.
Ile jeszcze to nazwa? Wymyślam sobie. Także tak, szykuje się wesoły wieczór. Jestem trochę zmęczona, ty? Jeszcze mogę jechać. No, jestem już troszkę zmęczona, ale teraz już wiecie, na spokojnie przez weekend w domu odpocznę. Rynek w Zielonej Górze, można powiedzieć, że opustoszał po tym, jak otworzyli pokus, prawda? Tak. Kiedyś tutaj było pełno ludzi, nie można było przejść, nie? A teraz zupełnie, patrzcie, no praktycznie pustki. No zobaczymy jeszcze, jak tam wejdziemy na główne, no ale to jest główne. O, patrzcie, Simbad jest tu i jest Simbad. Jak jechałam do Anglii po raz pierwszy, o, w 97 roku, to w Simbadzie właśnie kupowałam bilety na autokar. Kosztowały chyba wtedy 800 zł, czy coś w tym stylu. Tak to było tu. Jesteśmy, moi drodzy, w takiej pizzerii w Zielonej Górze, Pizza Pi. Tutaj na deptaku. I wzięłam najdziwniejszą kombinację, jaką znalazłam na karcie. To jest pizza z tuńczykiem, co prawda. Radek wziął jakąś tam jeszcze inną, ale co, Radosław? Pyszna. Pyszna, nie? Mhm. Powiem wam, że ciasto, jedno z lepszych, jakie jadłam. Radosław też mówi, że pyszne. Dziwna kombinacja, jak mówiłam. Zobaczcie, tam jest tuńczyk, sałata lodowa i sos szefa i jajko. No, ale jest naprawdę pycha. Patrzcie, jestem u moich rodziców tutaj, w ogrodzie. Patrzcie na pomidory. Patrzcie, co się dzieje. A tam z tyłu, w tym ostatnim rzędzie, mamuś, tak? A tutaj w tym ostatnim rzędzie. Nie wiem, czy ja tam dojdę, nie chcę tutaj połamać, bo tutaj zobaczcie wszędzie. Tutaj są pomidory od jednej z was. Ziarenka były przysłane, pestki, i one są wszystkie takie o, takie o. Ale nie mam jak tam dojść, po prostu patrzcie. Nie wiem, czy tam dojdę, czy nie dojdę. Boję się, żebym ci tu nie połamała tych rzeczy. O, patrzcie, widzicie? Po prostu olbrzymy. One jak takie pięści męskie, nie? Duże, co niektóre są. A tamte? Ja. Jak kabaczki. Patrzcie, wszędzie modne trawy pompejskie, czy jak to się nazywa. A moja mama ma takie coś. Co to, mamuś, jest? Czosnek ozdobny. Piękne. Świetny pomysł. Super, co? Ciekawe, czy ustoi tutaj to. Ale ładne. Co szczekaczu? Co szczekaczu? Szczekaczu! 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 Dobra mania. Gdzie kot? Gdzie kot? Ola! Nie ma Oli. Ania. Dzieka czarnucha. Drunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high. Floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can we feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now. Trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. Sława, jezioro. Patrzcie, nowa plaża. Ile ludzi, to jestem w szoku po prostu, ale fajnie. Czekamy, moi drodzy, z Radosławem wypożyczalni, bo chcemy sobie popływać jakąś kaczką albo łabędziem. A zobaczcie, jak jest pięknie! Ślicznie, co, Radosław? Ja niestety... Ludzi jest mnóstwo. Zobaczcie, co się dzieje na plaży. To jest ta mniejsza plaża, tam jest jeszcze jedna. Dobra, idziemy szukać, tak? Już jak chodzimy. Ja niestety gapa, nie wzięłam stroju kąpielowego, bo nie myślałam w ogóle o stroju. W ogóle taką, mój tato rzucił tak szybko propozycję, bo teraz z Radosławem mamy oddzielne wakacje. Mój tato rzucił tak szybką propozycję, jedziemy nad jezioro, dobra, jedziemy. Wstajemy, ubieramy się i jedziemy. Nawet nie pomyślałam o kostiumie. I w tym samym czasie Radosław myślał, gdzie jadą. Także spotkaliśmy się tutaj z Radosławem. On przygotowany, a ja nie. Ale ślicznie, co? Tak. I tak myślimy, że w przyszłym roku przyjedziemy do Polski na wakacje na miesiąc.
Tak. Nigdzie indziej, tylko do Polski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pływamy! Jak cudnie! Po prostu wspaniale jest, co? Czekaj, bo ja jestem rozebrana. To co? Żeby nie było, nie jestem rozebrana do końca, ale wiecie. Wiecie co, ktoś mi ostatnio napisał komentarz, patrząc tylko na miniaturkę. Jesteś rozebrana, fuj! Nago, fuj! Jesteś nago, fuj, ohyda! Nawet na miniaturce było widać, że jestem w stroju kąpielowym, ale tak jak to mówię, ostatnio wszyscy wiedzą bez zaglądania i bez oglądania. Wszyscy wszystko wiedzą. Ale rewelacja, zjaram się znowu. Poszłam w ogóle do mojego brata. A mój brat, Jezu, jaka ty jesteś czarna. Jest po prostu przepięknie. Patrzcie, jak fajnie. Radzie, a my za taki rejs w Grecji płaciliśmy po 100 euro. Ale rowerem nie. No nie rowerem, ale tu są jeszcze lepsze doznania. A koszt... Woda nie słona, a koszt 35 za taki poczwórny. Super. Stoją nasze mamy, ale nie wiem, czy przejdą, czy nie przejdą. O, idą! Idą obydwie. A wejdą stąd? No nie wiem. Oczywiście, tam z tyłu jest, zobacz, płaski te. Ale jak my podjedziemy? Normalnie, nie pedałem. Idziecie do nas na łódkę? Chodźcie na łódkę! My już podjeżdżamy. Nie, Radziu wstanie, pomoże. Bo to jest czteroosobowa. Nagrywam. No to jest czteroosobowa, wy sobie tyłem usiądziecie. Siadajcie. Boki moczy. Dobrze jest. Fajnie, nie? Dobra, bo nocy będą dole. A ty masz nie całkiem, Marysia? Tak? Moczy.